podopieczni Patryka Duflosa pokonali na własnym terenie ekipę Warty Zawiercie. Spotkanie miało ciężki przebieg, a zwycięstwo miejscowa ekipa okupiła kontuzją Roberta Techta. Przed Państwem kolejny program Siatkarskie Zagłębie, w którym przedstawimy relację z pięciosetowej batalii w hali RCS. Na ten mecz w kadrze zabrakło Dawida Guni i Łukasza Kaczmarka, którzy mają przymusową przerwę spowodowaną urazami. Do tej dwójki dołączył niestety kolejny zawodnik Kuprum Lubin. Przyjmujący Miedziowych w końcowej fazie meczu doznał urazu stawu skokowego. Sam mecz to bardzo wyrównana batalia, choć w pierwszym secie można było stwierdzić, że 3 punkty padną łupem gospodarzy. Za sprawą Artura Patuchy Kuprum wyszło na prowadzenie 4-0. Miejscowi wiedli prym na parkiecie i wygrali seta 25-18. W drugiej części meczu miejscowi musieli uznać wyższość rywali, którzy odrzucili Kuprum od siatki, wygrywając 21-25. Trzeci set to sporo błędów własnych lubińskiej drużyny i dobra postawa gości na zagrywce, m.in. ze sprawą Grzegorza Pająka. Zawiercie wygrało 20-25. Kuprum obudziło się w czwartej części meczu. Punkty jeden po drugim zdobywał Robert Techt. Ekipa Patryka Duflosa powtórzyła rezultat z pierwszego seta. W tiebreaku gospodarze wyszli na prowadzenie, które utrzymali do końca, wygrywając 15-12. Ten sezon jest bardzo wyrównany i widać, że każdy z każdym będzie walczył i o każdy punkt, set i tak dalej. Także my się cieszymy. Suma summarum wiadomo, że chciałoby się wygrać za 3 punkty. Ale 2 punkty to też jest na plus. Mówi się, że jak zagrywasz, to wygrywasz, ale o to chodzi, że tak naprawdę dzisiaj dwa zespoły prezentowały przyzwoitą zagrywkę, więc ciężko było stwierdzić, jaki będzie rezultat. No tak, no myśmy zaczęli lepiej, potem troszkę Zawiercie. No na pewno jedna i druga drużyna chciała narobić jak najwięcej problemów na zagrywce. No to się udało, myślę, że jedne i drugie były momenty, gdzie oni mieli problemy, również były momenty, gdzie my mieliśmy problemy. No na szczęście udało nam się to przechylić na naszą stronę, są ważne 2 punkty. Przygotowujemy się do następnego meczu. Nie grało się łatwo dzisiaj, choć z początku można było już powiedzieć, że to spotkanie wygracie. Niemniej jednak właśnie z takimi rywalami chyba gra się jednak najciężej. No na pewno ciężko się gra z takimi rywalami. Niełatwo i tak właśnie można to podsumować, że nie dość, że straty w ludziach, to straty w punktach jeszcze. My już do tego meczu w ogóle przystąpiliśmy bez 3 zawodników z 12, także już się wydawało, że wyczerpaliśmy limit PK. No ale nie wiem, no ten pierwszy set zaczęliśmy, wydawało się, że wszystko będzie ok, bo raczej był pod kontrolą. No a potem jednak my trochę gorzej zaczęliśmy grać, przeciwnik lepiej. I ta gra nie, no potem wyglądała tak, że w sumie z tych 2 punktów to chyba trzeba powiedzieć, że ok się to skończyło. Wiadomo, że lepiej 3, ale różnie mogło być, także jeszcze właśnie tak jak mówimy, z absencjami tymi innych zawodników bierzemy te 2 punkty. Zawiercie nieco pod koniec drugiego seta, wydaje mi się, podcięło skrzydła. Dobrze w tej strefie przy siatce grali, dlatego ten mecz później miał taki przebieg. No i tiebreak, gdzie no już tak naprawdę gra się na przewagi i nigdy nic nie wiadomo. Tak, tak, no dobrze, że tego tiebreaka my zaczęliśmy od przewagi, jakiś tak dopadliśmy ich, bo to różnie było. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że Zawiercie dobrze serwowało, bo to by trzeba zobaczyć w statystykach dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie w tych przegranych setach jednak odrzucili nas od siatki też. A z kolei oni sobie dobrze radzili w miarę z naszą zagrywką, dzięki czemu i na siatce lepiej grali. A wiadomo, no tiebreak jest krótki, odskoczyliśmy na początku, okupiliśmy to właśnie kontuzją, ale już do końca utrzymaliśmy to prowadzenie i z tego się cieszymy. W ekipie Zawiercia zawodnicy Kuprum spotkali swojego starego znajomego z drużyny, Michała Żuka. Myślę, że jest wiele znajomych twarzy tutaj w Zawierciu, którzy się przewinęli i przez pierwszą ligę, i przez plus ligę, tak więc... Tak. Tak więc fajnie było się spotkać po drugiej stronie siatki i oby więcej takich spotkań. Przez cały mecz kibice obu drużyn mocno dopingowali swoje ekipy. Zawodnicy Kuprum Lubin nie mieli wątpliwości. Na trybunach pojedynek wygrali miejscowi sympatycy.
Może być tylko jedna odpowiedź, wiadomo, że my. Do nas dochodziły tam i z Facebooka jakieś newsy i ten, że tak się aż spodziewaliśmy, że tu nie wiem, że tu przyjedzie jakaś armia, a wcale tak nie było. Myślę, że nasi kibice to wygrali. 3 listopada nasi siatkarze zmierzą się na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem. No na pewno. Mówię, w tym sezonie ta liga jest bardzo wyrównana, każdy wygrywa, każdy może wygrać z każdym, każdy może przegrać z każdym, dlatego tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli skonfrontować się z mocnymi rywalami, jakimi teraz jest Jastrzębie, potem Resowia. Nie poddajemy się, walczymy o swoje, wychodzimy na parkiet z myślą o zwycięstwie i oby tak było. Te straty kadrowe troszkę martwią, troszkę mamy takie nieszczęście, ale mam nadzieję, że szybko chłopaki wrócą do siebie i będziemy w komplecie, a wiadomo, że jak już jesteśmy w komplecie, to walczymy całą drużyną i z każdym jest szansa wygrać, także do końca. Wiadomo, że lepiej by było zainkasować 3 punkty, bo naprawdę kalendarz mamy teraz taki z samymi przeciwnikami, że z nikim nie będzie łatwo, tak, i do tego jeszcze zdziesiątkowani, jak to się mówi. Także zobaczymy, jak to będzie. Trzeba walczyć i tyle, zostawić serce na boisku, a wynik jest otwarty.